Cześć, dzień dobry, good morning. Czy mnie widać, czy mnie słychać na sam początek, czyli standardowe pytanie na starcie webinarów. I padają pierwsze odpowiedzi na czacie. Dzień dobry, cześć wam wszystkim. Zatem oficjalnie miło mi jest was powitać na trzeciej części cyklu Jak rozpocząć sprzedaż w UK, gdzie pokazujemy ci, jak zarabiać funty na rynku brytyjskim i jak w ogóle do niego wysyłać paczki. Ja nazywam się Wojciech Kotlicki, jestem headem marketingu w Global24, który jest organizatorem tego wydarzenia. Na co dzień pasjonuję się e-commerce'em, szeroko rozumianym internetem i nowymi mediami. Natomiast co mamy dzisiaj dla ciebie i dla was przygotowane na danie główne? Dzisiaj będziemy rozmawiać o dokumentacji eksportowej i importowej. Mamy wśród nas dwóch ekspertów, Samantę Bocheńską, bez której tak naprawdę żadna paczka w Global 24 na Wielką Brytanię nie wyjedzie. Nasza skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o rzeczy transportowe i odprawy celnej, i taka mała anegdota na początek, że wszystkie artykuły, które są pisane przez nas na temat Wielkiej Brytanii, zawsze muszą przejść przez kontrolę właśnie Samanty, która nam później potwierdza, czy rzeczywiście cała merytoryka naszych treści jest robiona OK. A z drugiej strony mamy już naszego stałego gościa, czyli Wojtka Bijana. Zapewne wielu z was już go zna. O Wojtku powiem tylko, że jest magikiem i taką osobą u nas na pierwszej linii frontu kontaktu z klientem, czyli z wami, czyli ze sprzedawcami, ze sklepami internetowymi. A dlaczego magikiem? Ponieważ potrafi doskonale dobrać dane rozwiązania logistyczne właśnie pod potrzeby i pod specyfikę sklepu internetowego. Nasi eksperci później zapowiedzą się sami, także teraz pokrótce powiem wam, jak będzie wyglądała dzisiaj agenda. Do 10:10 kilka słów ode mnie, czyli rzeczy bardziej technicznych, jak będzie wyglądał dzisiejszy warsztat. Następnie oddam głos Wojtkowi, który lekko się cofnie i powie o 5 krokach, jak rozpocząć sprzedaż i na jakim etapie teraz jesteśmy i na jakim etapie będziemy opowiadać o dokumentacji eksportowej. Później właśnie mikrofon zostanie przekazany naszej Samancie, która będzie miała dziś danie główne, czyli dokumentacja eksportowa, wysyłkowa i też importowa, bo zwroty są też ważną częścią, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, jak zapewne doskonale wiecie. Rozszyfruje też nam wszystkim skrót IE599, bo głęboko wierzę, jeżeli rozpoczniecie sprzedaż na UK, pewnie jeszcze nie raz z tym skrótem będziecie mieli do czynienia. Następnie Wojtek podsumuje nam niejako te 3 części webinarowe, które już będziemy mieć za sobą. No i zostawiamy na deser moją ulubioną część, czyli Q&A, gdzie lekko wcielam się w prowadzącego, chociażby 1 z 10. Będę zadawał pytania naszym ekspertom. Te pytania oczywiście będą zadawane przez was i do tego zaraz sobie wrócimy. Ale co ważne, dzisiaj też te pytania mogą się tyczyć wcześniejszych części, czyli tam, gdzie mówiliśmy o chociażby numerze ORI, kraju pochodzenia produktu, czy w określaniu wartości produktu. Na sam koniec, jak już jesteśmy przy tematyce właśnie teleturniejów, będzie jeszcze jedna wstawka z Familiady, ale na razie jej jeszcze wam nie zdradzę. Lekko się cofając, macie tutaj w tej chwili pokazane, o czym była mowa na wcześniejszych 2 webinarach. Mówiliśmy o tym, jak uzyskać numery ORI, jak dobrać kod taryfy celnej, czy też jak określać kraj pochodzenia produktu. Później Wojtek Bijan wraz z Michałem Krzewińskim z Taxology opowiadali o określaniu wartości produktu i podatkach, co jest bardzo ważną częścią, jeżeli chodzi o sprzedaż właśnie do UK. No i dzisiaj mamy dokumentację eksportową. Te 2 wcześniejsze webinary też zobaczycie na naszym kanale YouTube'owym. Teraz ja je w tej chwili podeślę wam na czacie i tak też będzie wyglądała dzisiejsze warsztaty, czyli wszystkie linki, o których będą opowiadali nasi eksperci, ja jako moderator też będę wam rzucał na czacie, żebyście mogli sobie je albo zapisać, natomiast z drugiej strony te wszystkie linki, które będą użyte dzisiaj, później na nagraniu będą dostępne na platformie YouTube'owej. Serdecznie zapraszam też do kolejnej części zamykającej niejako ten cykl, czyli część związanej z marketplace'ami w UK.
Naszym gościem tam będzie Krzysiek Semp, który jest pewnie doskonale znany w środowisku e-commerce'owym, ponieważ jego firma profituje z topową agencją, jeżeli chodzi o skalowanie sprzedaży właśnie przy użyciu marketplace'ów, więc Krzysiek naprawdę ma bardzo fajną, przygotowaną agendę, bo już ją widziałem, więc zdradzi Wam dużo wskazówek od tego, jak zacząć, gdzie sprzedawać, ale też jakie są różnice pomiędzy sprzedażą przez WW i przez marketplace'y. Także serdecznie zapraszam, standardowo godzina 10, środa za tydzień i podsyłam też już Wam na czacie link do zapisów. Jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne, tak jak to było przy dwóch wcześniejszych naszych warsztatach, na wszystkie pytania, to co już mówiłem, odpowiemy na samym końcu sesji Q&A. Żeby ten webinar też nam dobrze się prowadziło razem, to mam taką gorącą prośbę, do której chcę Was teraz zachęcić, żeby przy czacie, tam gdzie macie to okienko ze znakiem zapytania, a zaraz Wam to ładnie tutaj narysuję, kliknąć na ten znak zapytania, żeby się zamienił na kolor niebieski, ponieważ wtedy, jeżeli zadacie takie pytanie w całej formie, ono wpada do mnie do sekcji Q&A i następnie ja to pytanie będę mógł Wam pokazać na samym końcu właśnie w tym trybie Q&A, gdzie będę zadawał naprzemiennie pytania do naszych ekspertów. Prośba teraz do Was, żebyście zadali takie pytanie jedno testowo na naszym czacie, a ja je wyświetlę sobie w trybie Q&A, żebym wiedział, że zostałem dobrze zrozumiany przez Was. Piotr właśnie tutaj zadaje pytanie testowe, możemy sobie je zaraz też wyświetlić, zapewne teraz widzicie na Waszych komputerach, czy też telefonach, czy tabletach pytanie testowe. I tak też będzie wyglądała właśnie później ta sekcja zadawania pytań. Wracając do prezentacji i do rzeczy technicznych, jeszcze raz się powtórzę, że nagranie oczywiście znajdziesz na naszym kanale YouTube'owym, tak jak wcześniejsze. I z racji tego, że pracujemy w logistyce i cenimy sobie mega szybkość, to też to nagranie będzie dostępne już dzisiaj. Myślę, że do godziny 14 już będzie można spokojnie je sobie odtworzyć właśnie na naszym kanale. To, co ważne, chcemy przede wszystkim, żeby to był luźny warsztat i żebyśmy przekazali Ci całą wiedzę, stąd też spokojnie zadawaj wszystkie pytania, jakie Ci przychodzą do głowy, a my będziemy na nie odpowiadać. Po całości cyklu webinarów spodziewaj się też niespodzianek. Taka jedna niespodzianka zostanie odtworzona dzisiaj przez już Wojtka Bijana, który nam się tutaj pokazuje i zapewne zaraz chce tutaj się nam przedstawić. Wojtek, ja w takim razie wyrobiłem się 2 minuty przed czasem, oddaję Tobie nasz super mikrofon. Także możesz zaczynać. Wojtek Bijan, Global 24. Halo, cześć Wam, witam Was serdecznie. Standardowe pytanie, czy mnie słyszycie, czy mnie widzicie, dajcie jakąś informację na czacie. Okej, wszystko jest okej. Dobra, Wojtek, fajnie przedstawiłeś to, mega. Na początku chciałbym powiedzieć, że pewnie już macie już dość, co webinar, jestem tutaj z Wami, aczkolwiek dobrze, że ponownie jestem, ponieważ dzisiaj będę Wam przedstawiał tak samo całe podsumowanie, ale do czego brnę? Słuchajcie, moi drodzy, ten webinar w ogóle jest kompletnie prowadzony na luzie, żebyśmy to też to zrozumieli, żebyście to dosłownie zrozumieli, jak wygląda ekspansja na rynek Wielkiej Brytanii, przy wysyłce, jak i przy zwrotach. Nazywam się Bijan Wojciech, ci, co mnie nie znają. Jestem Business Development Managerem w Global 24 i pomagam Wam w rozwoju Waszych firm, w rozwoju Waszych e-commerce'ów, w wysyłce, jak i zwrotach na rynki zagraniczne. A co Wam dajemy, żeby Was rozwijać? To, że macie adres przede wszystkim zwrotny z tych magazynów, gdzie wysyłacie do różnych krajów, czyli na przykład Niemcy, Francja, Austria i ta właśnie Wielka Brytania, która tak naprawdę jest dużym problemem, o których cały czas trąbimy kolokwialnie mówiąc i opowiadamy o tym rynku przy wysyłce, jak i przy zwrotach. Słuchajcie, pomagamy Wam przy tym, jak i przy zwrocie, jak i przy wysyłce. Musicie też to pamiętać, że jeżeli chodzi o całą ekspansję, ważnym elementem jest cała tak samo dokumentacja, o której w dniu dzisiejszym będziemy opowiadali i tutaj będzie opowiadała tak samo moja koleżanka, ekspertka Samantha. Natomiast przejdźmy teraz do kolejnego etapu, jeżeli chodzi o
o to, co się wydało, działo się wcześniej. Wcześniej wspomnieliśmy tak samo o bardzo ważnych elementach, gdzie tak naprawdę za chwilkę tutaj mój kolega podrzuci linki do tego, gdzie były wcześniejsze warsztaty zrobione przez nas, przez wcześniejsze webinary, gdzie będziecie mogli się oczywiście wrócić do tego, jeżeli ktoś nie był na tym, nie obejrzał, nie wysłuchał nas, może się oczywiście do tego odnieść. Teraz w tym momencie zostanie to wrócone. Jeżeli chodzi o uzyskanie numeru EORI, zostało to już wielokrotnie powiedziane. Tak samo nie będę się powtarzał w tym momencie o tym, z tego względu, że będę to podsumowywał na samym końcu. Chcieliśmy tutaj podkreślić, że w dniu dzisiejszym również będziemy opowiadali o wszystkim, czyli o całej jakby konstrukcji tego przy wysyłce, jak i przy zwrotach, ale w dniu dzisiejszym bardzo ważnym elementem jest dokumentacja. To jest ważny element, jeżeli chodzi o dział księgowy i tak samo eksport, jak i import. Żebyśmy to dobrze zrozumieli, chciałbym również takim może ładnym uśmiechem rozpocząć kolejny etap w pomocy troszkę naszej koleżance, ekspertce Samancie. Więc chciałbym oddać głos naszej, można by powiedzieć, jedynej kobiecie w tym momencie, która tak naprawdę wie tak dużo i bez tej osoby, bez tej kontroli tej osoby wasze paczki nie wyjadą do Wielkiej Brytanii. W tym momencie oddaję głos dla Samanty. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że dzisiaj tutaj z wami jestem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie i widzicie. Nazywam się Samanta Bocheńska i w Global 24 jestem specjalistą do spraw odpraw celnych i transportu. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą postaram się wspólnie z moimi kolegami z zespołu przekazać tutaj wam dzisiaj, przysłuży się wam i waszym firmom, jeżeli chodzi o rozwój waszych sklepów w Wielkiej Brytanii, jeżeli są wśród was tacy, którzy jeszcze nie rozpoczęli wysyłki do Wielkiej Brytanii i z jakichś powodów wahają się, czy wystartować, to mam nadzieję, że to będzie ten krok, który upewni ich w tym, że jest to naprawdę bardzo opłacalne. O czym będę wam dzisiaj opowiadać? Chciałabym opowiedzieć o tym, z czym w zasadzie związana jest codzienna moja praca w Global 24, jak już wcześniej powiedzieli moi koledzy. Na co dzień zajmuję się eksportem oraz importem towarów do i z Wielkiej Brytanii, więc opowiem wam dzisiaj o danych i informacjach, które konieczne są do sporządzenia dokumentacji eksportowej, czyli dokumentacji pozwalającej na wysyłkę waszych produktów za naszym pośrednictwem do Wielkiej Brytanii oraz o danych i informacjach, jakie konieczne są, żeby zrealizować kolejny ważny aspekt z punktu widzenia was jako właścicieli sklepów internetowych, czyli o imporcie zwrotów. Jak wszyscy doskonale wiecie, procedury związane z przewozem towarów z terenu Polski czy innego kraju należącego do Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii zmieniły się wraz z wystąpieniem Brytyjczyków z Unii Europejskiej. Obecnie, żeby przewieźć jakikolwiek towar z terenu wspólnoty, w naszym wypadku z Polski, na teren Wielkiej Brytanii, konieczne jest rozpoczęcie procedury wywozu towaru, która odbywa się tutaj w Polsce, oraz zgłoszenie tego przewożonego towaru do procedury dopuszczenia do obrotu tych produktów w Wielkiej Brytanii. Więc na wstępie rozpoczniemy od danych i informacji, jakie będą potrzebne tobie, żeby móc taką paczkę wysłać do Wielkiej Brytanii. Pierwsza kluczowa kwestia, dane odbiorcy. Jeżeli twoim odbiorcą jest klient indywidualny, musisz podać jego imię oraz nazwisko, a także dokładny adres. Jeżeli klientem jest firma w Wielkiej Brytanii, musisz wówczas podać jej nazwę i również dokładny adres. Kolejnym bardzo istotnym aspektem są kody taryfy celnej, inaczej zwane HS-kodami. Co to jest takiego? Jest to ciąg cyfr, z reguły 8 do 10 cyfr,
które pozwalają na sklasyfikowanie poszczególnych towarów z Waszych sklepów do kategorii produktów. Co nam daje ta kategoryzacja? Pozwala nam na określenie, jakie będą należności celne za konkretny wysyłany przez Was asortyment. Tutaj mam taką anegdotę, dlaczego jest to w zasadzie tak istotne, mogłoby się wydawać, że no niby prozaiczna czynność, wprowadzenie odpowiedniego kodu. Zdarzyła nam się sytuacja, że zgłosił się do nas jeden z naszych partnerów nadający właśnie przesyłki do Wielkiej Brytanii z zapytaniem, z jakiego względu za jego towar zostało naliczone cło w wysokości ponad 12%. No oczywiście od razu zabraliśmy się do weryfikacji tego zgłoszenia i chcieliśmy zidentyfikować problem i zaistniałą sytuację, więc na początku zweryfikowaliśmy, czy dane, które otrzymaliśmy od naszego partnera, są zgodne z tym, co zostało przekazane do odpraw celnych. Okazało się, że jak najbardziej wszystko się zgadza. Następnie przystąpiliśmy do weryfikacji tego kodu taryfy celnej. Okazało się, że kod w zasadzie też istnieje, jest to kod na odzież, dokładnie były to spodnie dresowe i faktycznie stawka celna za taki towar wynosiła 12%. No i tu wszystko wydawałoby się, że jest w porządku i tak jakby no, nie powinno być do tego żadnych zastrzeżeń, gdyby nie fakt, że klient po poinformowaniu go, że wszystko się zgadza, poinformował nas, że towarem wcale nie były spodnie dresowe, tylko wędka. Więc po prostu popełnił błąd, wpisał zły kod taryfy celnej i zamiast zapłacić cło za ten towar na poziomie 3%, no niestety był zmuszony do zapłacenia tego wyższego cła w wysokości 12%. Kolejnym istotnym aspektem, dla którego te kody, ich poprawność i weryfikacja jest bardzo ważna, jest to, że istnieją takie kategorie produktów, których wysyłka bądź transport, bądź ogólnie sprzedaż jest związana z dodatkowymi dokumentami, uprawnieniami, procedurami. Mam tutaj na myśli towary objęte akcyzą, czyli alkohol, papierosy, wyroby tytoniowe. Mam na myśli tutaj artykuły militarne, czyli broni, amunicje i inne tego typu kategorie, których po prostu przewóz jest w jakiś sposób skomplikowany. Warto pamiętać o tym, że wprowadzając czy podając taki kod, naprawdę trzeba się kilkukrotnie upewnić, że no wprowadzamy dobry kod. Tutaj również sytuacja, o której już kiedyś wspomniał Wojtek. Partner przez pomyłkę niestety wprowadził kod na broń i amunicję. Jak skończyła się taka sytuacja? No niestety cały transport, cała ciężarówka została zatrzymana na kontroli w Urzędzie Celnym w Wielkiej Brytanii. Była konieczna dogłębna weryfikacja całego towaru. Oczywiście udało się sprawę wyprostować i wytłumaczyć, że no niestety tutaj niefortunna pomyłka, pojawił się taki kod, że w naszym towarze nie ma żadnej amunicji, ani żadnej broni, ani innych towarów niebezpiecznych, no ale oznaczało to postój tak naprawdę całej ciężarówki towaru na składzie celnym, dodatkowy stres zarówno dla partnera, który nadał towar, jak i dla nas jako tutaj obsługi i osób zaangażowanych w cały proces. Kolejna informacja, jaką musicie posiadać, żeby móc wysłać towar do Wielkiej Brytanii. Informacją jest tutaj w tym wypadku kraj pochodzenia. Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym został towar wytworzony, obrobiony lub przetworzony. Jakie to ma znaczenie? A mianowicie takie, że w przypadku wysyłki do Wielkiej Brytanii towary, które pochodzą z Polski, więc krajem pochodzenia jest Polska lub inny kraj należący do Unii Europejskiej, są zwolnione z konieczności opłacenia cła. Inaczej sytuacja ma się w przypadku towarów importowanych tutaj do nas spoza wspólnoty, a następnie wysyłanych do Wielkiej Brytanii. Wówczas to cło jest naliczane według odpowiedniej niego kodu taryfy, czyli kategorii tego produktu. I tutaj w bardzo prosty sposób zarówno kod taryfy celnej, jak i wartość cła dla poszczególnego kodu taryfy celnej jesteście w stanie sprawdzić na wyszukiwarce kodów ISZTAR. Tam możecie w wyszukiwaniu tekstowym podać, jaki asortyment sprzedajecie i na tej podstawie uzyskać właśnie taki kod taryfy celnej oraz informacje o wysokości opłat celnych.
wracając do kraju pochodzenia, deklarujecie go również do dokumentacji. I tutaj może tak krótko objaśnię, jeżeli na przykład kupujecie jakąś tkaninę w Chinach i sprowadzacie ją tutaj do Polski, a następnie tą samą tkaninę sprzedajecie przez marketplace bądź własny sklep do Wielkiej Brytanii, no to wówczas krajem pochodzenia tego towaru nadal są Chiny. Ale jeżeli sprowadzicie taką tkaninę tutaj do Polski, a następnie tutaj w Polsce z tej tkaniny uszyjecie sukienki, nie wiem, spodnie, jakąś inną odzież, wówczas kraj pochodzenia tego towaru jest, krajem pochodzenia tego towaru jest już Polska i wówczas ten towar jest zwolniony z należności celnej z cła. Kolejna informacja, która jest niezbędna do wysyłki, jest to waga towaru. Dlaczego jest ona potrzebna? Waga towaru jest potrzebna dla potrzeb odprawy celnej, ale również dla potrzeb związanych z szeroko rozumianą logistyką i samym transportem towaru oraz z kwestią tego, że są takie kategorie produktów, których można przewieźć na przykład bez konieczności posiadania specjalnych uprawnień, tylko określoną ilość. Przykładem mogą być na przykład perfumy, które są łatwopalne, w zasadzie towar nie podlega żadnym dodatkowym restrykcjom, no ale nie można tak po prostu załadować 3 ton perfum i przewieźć ich do Wielkiej Brytanii, więc tutaj też występują pewne ograniczenia. Kolejny ważny aspekt, myślę, że jeden z najważniejszych dla Was, jest to wartość produktu. Jak określamy taką wartość produktu? Wartość produktu określamy w kwocie netto. Nie wliczamy do tego kosztów transportu, kosztów dodatkowych ubezpieczeń i innych tego typu usług dodatkowych. Po co jest nam potrzebna ta wartość? No oczywiście przede wszystkim w tym celu, żeby określić i prawidłowo rozliczyć należności celno-podatkowe. Ale również wartość, czyli to, czy wasz towar, który chcecie sprzedać, jest poniżej lub powyżej, ewentualnie równy wartości 135 funtów. Wraz z tym, do jakiego klienta wysyłacie, czyli czy jest to klient indywidualny, czy jest to klient będący firmą, czy wysyłacie towar, który sprzedajecie przez marketplace, a może prowadzicie sprzedaż własną stronę. Od tych wszystkich czynników zależy forma waszego rozliczenia się z podatku VAT. Będzie miało tutaj też znaczenie model, w jakim wysyłacie, czyli czy korzystacie z modelu DDP czy DDU. Więc tak na wstępie, jeżeli wysyłacie towar poniżej 35 funtów lub równy tej wartości i sprzedajecie towar przez marketplace, w tym wypadku to marketplace jest zobowiązany do pobrania i rozliczenia tego podatku VAT za ten towar i tak jakby wy jako sprzedawca nie musicie rejestrować się do podatku VAT w Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli sprzedajecie towar do 135 funtów lub o równej wartości, wartości 135 funtów i sprzedajecie w innej formie, czyli przykładowo przez własną stronę internetową, przez własny sklep, wówczas musicie rozważyć dwie opcje, czyli dwa modele. Model DDU, czyli jest to model, w którym wy jako sprzedawca nie jesteście odpowiedzialni za opłacenie należności celnych za przesyłany towar, ale ta forma ma jeden duży minus. Jest fakt, że część kupujących nie doczytuje czy nie zwraca uwagi na te tak zwane informacje dodatkowe z gwiazdką. Oznacza to, że wysyłacie paczkę do Wielkiej Brytanii, nadajecie towar, płacicie za jego wysyłkę, dostarcza kurier towar pod drzwi odbiorcy i w tym momencie okazuje się, że kurier nie wyda przesyłki finalnemu odbiorcy, jeżeli ten nie uiści opłat na poczet VAT-u i cła za tą paczkę. Klient wówczas jest bardzo mocno zdziwiony,
rozczarowany, może nawet zły, no bo nie spodziewał się, że nagle będzie musiał dopłacić tam 20 czy 20 parę procent wartości tego zakupionego towaru, no bo już opłacił zamówienie, które u was złożył. No i w tym momencie może odmówić przyjęcia paczki i z reguły tak to wygląda. Macie też drugą opcję, model DDP. Jest to model, w którym ty jako sprzedawca bierzesz na siebie konieczność uiszczenia wszystkich opłat celno-skarbowych, a twój finalny odbiorca po prostu po przyjeździe kuriera odbiera paczkę i nie musi za nic dodatkowo płacić. Jeżeli wybierzesz ten model DDU, wówczas faktycznie klient musi opłacić te opłaty celno-skarbowe i ty nie musisz rejestrować się do VAT-u w Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli wybierzesz model DDP, to ty jesteś odpowiedzialny za odprowadzenie tych opłat, no i jest to jednoznaczne z tym, że musisz zarejestrować się do VAT-u w Wielkiej Brytanii. Jeżeli wysyłasz towar przez marketplace bądź przez własną stronę, ale przekracza on tą wcześniej wspomnianą wartość 135 funtów, sytuacja wygląda tak, że musisz zarejestrować się do VAT-u w Wielkiej Brytanii, żeby go rozliczyć, no chyba, że zastosujesz tą opcję DDU, czyli że to klient finalny jest zobowiązany do opłacenia tego towaru, tego cła i VAT-u za ten towar. W innych wypadkach tak jakby no, twoja firma musi zostać zarejestrowana do VAT-u w Wielkiej Brytanii. Co jeszcze będzie konieczne, jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji eksportowej? Opis produktu. Jak masz to rozumieć? Opis produktu musi dotyczyć każdej sztuki asortymentu, którą masz w danym zamówieniu, w danej wysyłce. Załóżmy, że w wysyłce klient zamówił sukienkę, spodnie i obuwie. Musisz wówczas wprowadzić dane o sukience, czyli mamy na przykład sukienka, model taki i taki, ilość sztuk, na przykład dwie, spodnie jeansowe, model taki konkretny, sztuk jedna i obuwie sportowe też jakiejś tam konkretnej marki, taki i taki model, też na przykład jedna sztuka. Do czego konieczny jest opis tego produktu? No jest on konieczny dla potrzeb ewentualnej kontroli celnej. Kiedy dochodzi do takiej kontroli, urzędnicy muszą mieć możliwość zweryfikowania, czy to, co jest w paczce, zgadza się z tym, co widnieje na dokumentach i co powinno się w niej znaleźć, co zostało tak jakby przypisane do tej paczki. Ostatni, co nie oznacza, że najmniej istotny aspekt danych związanych z wysyłką, to faktura. W przypadku wysyłki do Wielkiej Brytanii konieczne jest wystawienie faktury. Nawet jeżeli produkt, który wysyłasz, jest prezentem albo próbką dla jakiegoś partnera biznesowego, konieczna będzie faktura. Jeżeli jest to próbka czy prezent, musisz załączyć i stworzyć dla tego towaru proformę, określając wartość tych poszczególnych produktów dla potrzeb celnych. Jeżeli jest to zwykła sprzedaż, wystawiasz po prostu zwykłą fakturę. Co powinna zawierać taka faktura? No oczywiście nazwa dokumentu, czyli faktura czy invoice, może się wystawić w języku polskim lub w angielskim albo dwujęzyczne, takie nam też się zdarzają, że partnerzy wybierają taką opcję. Oprócz tego musisz zamieścić numer faktury, datę jej wystawienia i miejscowość. W następnej kolejności podajesz dane firmy wystawiającej, w tym wypadku swoje dane, czyli nazwa firmy, dokładny adres oraz NIP. Oraz dane odbiorcy, czyli kupującego. Jeżeli jest to osoba prywatna, no to oczywiście imię i nazwisko i adres. Jeżeli twoim kontrahentem, twoim kupującym jest firma z Wielkiej Brytanii, wówczas podajesz jej pełną nazwę, podajesz adres oraz podajesz numer VAT GB tej firmy. Co jeszcze będziesz potrzebował, żeby znalazło się na tej fakturze? No oczywiście będziesz musiał na niej umieścić opis produktu. Czyli musisz zawrzeć w zasadzie to samo, co we wcześniejszej mojej wypowiedzi. Faktura musi być tak sporządzona, żeby w razie kontroli umożliwiła identyfikację wartości poszczególnych
towarów zawartych w paczce. Czyli jak już mieliśmy ten przykład tej sukienki, spodni i butów, no to na fakturze musisz wyszczególnić, że jest taka i taka sukienka o takim modelu w ilości 2 sztuk, podać cenę jednostkową, no i cenę sumaryczną tych sukienek. Następnie kolejny produkt, spodnie tak samo i tak samo z butami oraz ostateczną wartość całego, wszystkich tych towarów zawartych w przesyłce i oczywiście musi być zawarta waluta. Kolejne informacje, które już wcześniej w zasadzie przedstawiłam, ale będą również konieczne na fakturze, to jest uwzględnienie kraju pochodzenia tego towaru, który wysyłamy oraz kodu taryfy celnej. Fakturę, którą stworzysz, powinieneś posiadać w wersji elektronicznej. To jest oczywiste. Dobrze jest ją też załączyć do paczki, do zamówienia. W zasadzie na same potrzeby odprawy potrzebny jest tylko numer tej faktury. Faktura fizycznie konieczna jest tylko wówczas, kiedy trafimy na kontrolę. Urzędnicy chcą skontrolować taką fakturę, wówczas jeżeli nie ma jej bezpośrednio w paczce, no to jesteś zobowiązany, żeby przesłać nam ją, a my przekazujemy ją do odpowiednich organów celnych, no w celu weryfikacji paczki, poprawności wszystkich danych. Przejdę teraz do bardzo ważnego aspektu dla wszystkich, myślę, sklepów, które sprzedają swój towar, niezależnie czy jest to Wielka Brytania, czy jakikolwiek inny kraj, do kwestii zwrotów. No, myślę, że nie ma takiego sklepu, który sprzedaje swoje towary i nigdy nie otrzymuje zwrotu towarów od klientów. No i czym to jest spowodowane? No, bardzo różnymi przesłankami. Jeden klient źle dopasuje rozmiar odzieży, innemu nie podoba się kolor albo złożył zamówienie przez przypadek. W każdym razie towar chce odesłać. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej sprawa jest stosunkowo prosta, bo z przywiezieniem, z powrotem tego towaru nie ma większych problemów. W przypadku Wielkiej Brytanii, tak samo jak eksport, tak samo import wiąże się z koniecznością podania konkretnych danych i informacji. I tutaj podobnie jak w przypadku eksportu potrzebne są dane odbiorcy, czyli tej osoby, która odesłała wasz towar, kod taryfy celnej, kraj pochodzenia, wartość, waga, numer faktury, czyli wszystkie te dane, które mieliście przy paczce wysyłkowej, ale także numer IE599, za to was tutaj bardzo przepraszam, bo niestety zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że ogólnie zwieńczeniem odprawy eksportowej towaru do Wielkiej Brytanii jest właśnie otrzymanie komunikatu IE599. Czym jest ten komunikat? Jest on potwierdzeniem wywozu, który jest wydawany przez urząd celny, w którym nastąpiło zgłoszenie towarów do procedury wywozu. Z reguły otrzymujemy to potwierdzenie wywozu w ciągu kilku dni od odprawy, no ale zdarza się w nadzwyczajnych przypadkach, że ten termin się wydłuża i taki urząd celny ma do 90 dni na wydanie takiego komunikatu. No dobrze, no ale w zasadzie do czego wam potrzebny jest ten komunikat? Komunikat ten jest jednym z dokumentów, który upoważnia was do zastosowania na fakturze zerowej stawki VAT. I dlatego ma tutaj kluczowe znaczenie, po prostu pozwala potwierdzić fakt, że wasz towar opuścił teren wspólnoty i został przewieziony do kraju trzeciego, w tym wypadku Wielkiej Brytanii. Więc wracam teraz do tematu zwrotów. Dlaczego ten komunikat jest również istotny w kwestii zwrotu towarów? A mianowicie chodzi o to, że jeżeli wysłaliśmy jakiś towar do Wielkiej Brytanii, klient chce go zwrócić, to urzędom celnym musimy przedstawić jakiś dokument, który potwierdzi to, że ten towar wcześniej został wysłany do Wielkiej Brytanii i że możemy go sprowadzić z powrotem do kraju bez konieczności ponownej opłaty wszystkich tych opłat celno-podatkowych, żeby ponownie nie było konieczności zapłacenia VAT-u czy cła, więc na pewno musimy posiadać ten komunikat.
oraz musimy posiadać numer paczki wywozowej. Dlaczego jest on potrzebny? Potrzebny jest po to, żeby urząd celny w razie potrzeby mógł dzięki temu numerowi, na jakim paczka wyjechała, zidentyfikować, że faktycznie dotyczy to potwierdzenie wywozu, dotyczy tej konkretnej paczki i że mamy prawo ściągnąć ją z powrotem do Polski jako zwrot bez konieczności ponownego opłacania tych wszystkich opłat celno-podatkowych. Tutaj jeszcze kolejna anegdota, może bardziej właśnie związana z tą procedurą ściągania zwrotów do kraju, a mianowicie tutaj również pokazuje nam ta sytuacja, o której za chwilę opowiem, jak istotne jest podawanie prawidłowej wagi i kodów taryfy celnej. Zdarzyła się nam taka sytuacja, że kierowca odebrał nasz towar z naszego magazynu zwrotnego, otworzył dokument tranzytowy w urzędzie celnym, no i skierował się w stronę portu, żeby przeprawić się z Dover na teren Francji. Wjechał do portu i podczas kontroli dokumentów został, że tak powiem, wyrzucony z portu. Jedynym uzasadnieniem było to, że nie posiada zezwoleń na przewożenie towarów niebezpiecznych, a wśród towaru jest towar niebezpieczny. Oczywiście była to późna noc, więc kierowca z nami się skontaktował. Zaczęliśmy zachodzić w głowę i kombinować, dlaczego mogło się tak stać i co zostało uznane za towar niebezpieczny. Po kontakcie z agencją i po długich próbach zidentyfikowania problemu okazało się, że wśród kodów taryfy celnej na dokumencie tranzytowym widnieje kod na perfumy. No, mogłoby się wydawać, że nic takiego, mamy wielu partnerów, którzy wysyłają tego typu towar. Poza tym ten towar wcześniej wyjechał za naszym pośrednictwem do Wielkiej Brytanii, więc naprawdę nie potrafiliśmy zrozumieć, skąd taki problem z wjazdem na prom. Sytuacja oczywiście wyjaśniła się, ale kierowca musiał najpierw przerzucić cały towar na samochodzie, żeby znaleźć tą jedną biedną paczuszkę. Okazało się, że w środku jest całe 15 ml tych niebezpiecznych perfum, przez które nie został wpuszczony na prom. Sytuacja została oczywiście opanowana, bo po przedstawieniu konkretnej paczki, której dotyczył ten kod taryfy celnej, no, został przez administrację czy osoby obsługujące tam w porcie oczywiście wpuszczony na prom. No ale tak jak mówię, no tutaj w grę wchodziło to, że kod taryfy celnej naprawdę jest respektowany przez służby celne i nawet w takim prozaicznym sytuacji może doprowadzić do, no, nie oszukujmy się, niechcianej jednak kontroli. Jeżeli już posiadamy te wszystkie dane do zwrotu tej naszej paczki i paczka zostanie sprowadzona tutaj do kraju, to jest zakończana procedura importu tego towaru u nas i takim poświadczeniem tego, że taki import został zakończony, jest komunikat ZC299. Na każdą po ściągnięciu tych zwrotów, za każdym razem otrzymujemy właśnie takie potwierdzenie importu, które możemy przedstawić Tobie i każdemu innemu partnerowi, który skorzysta z naszych usług. I tym w zasadzie kończy się cała ta procedura importu. Oczywiście towar trafia na nasz magazyn, a następnie jest odsyłany do Ciebie. Niezależnie, czy to towar został zwrócony ze względu na reklamację, możesz z nim w tym momencie już zrobić, co tylko zechcesz. Z mojej strony to byłoby chyba na tyle. Oczywiście jestem otwarta na wszystkie Wasze pytania, które pojawią się w kolejnej części. A teraz chciałabym serdecznie zaprosić do nas Wojtka i to jemu przekazać głos. Halo, halo, witam Was serdecznie. Dobra, Samanta, mega to przedstawiłaś, profesjonalnie, tak jak zawsze. Zatem nie zaczynajcie z nią, wysyłajcie prawidłowe kody, wysyłajcie wszystko, co jest odpowiednie i żeby się wszystko zgadzało, żebyśmy nie mieli niczego wstrzymywanego. Natomiast żebyśmy podsumowali to wszystko, co zostało tak naprawdę przedstawione przez wszystkie nasze
poprzednie webinary. Oczywiście pewnie już były wysłane wszystkie linki. Wydaje mi się, że może tutaj zostać jeszcze raz podane do tego naszych, do wcześniejszych webinarów linki, żebyście mogli sobie tak samo to wrzucić. Natomiast podsumowując, jak uzyskać numer EORI? Słuchajcie, nie wpisujcie tego numeru EORI sami, bo tutaj mamy też takie case'y, że ktoś sobie wpisał sam i no nie przeszło to. To trzeba zgłaszać, więc do urzędów zgłaszajcie numer EORI, to trwa 2-3 dni robocze, więc nie możemy takiego czegoś zrobić, że sobie wpisujemy sami. Tutaj mamy ten numer EORI, uzyskujemy tak, że tu mamy przedsionek danego kraju, czyli PL, GB czy DE, numer NIP i 5-0 na końcu. Więc jeżeli to jest polski, to będziemy mieli PL, jeżeli to jest niemiecki, to będziemy mieli DE. Później NIP i 5-0 na końcu. Nie wpisujcie sobie sami, ponieważ mieliśmy takich partnerów, którzy wpisali sami i mieliśmy później problemy, ponieważ paczki nie wyjeżdżały, były wstrzymywane. No i niestety czas realizacji na marketplace'ach skraca się, co za tym idzie informacja od klientów, a klienci chcą mieć tu i teraz te paczki, gdzie jest moja paczka, dawajcie moją paczkę i tak dalej. A my tego nie chcemy, ponieważ chcemy to spinać wszystko w jak krótkim czasie jest to możliwe, dlatego wydaje mi się, że jesteśmy bardzo precyzyjni w tym, co robimy. Jeżeli chodzi o określenie kodu taryfy celnej, tak samo w dniu dzisiejszym zostało przedstawione jeden case o spodniach i wędce, dlatego odejdę do tak samo do tego. Pamiętajcie, żebyście wprowadzali odpowiedni kod taryfy celnej, który możecie ściągać z systemu Ishtar, gdzie tak naprawdę jest to łatwy proces do tego, żeby to zweryfikować, bo jeżeli wprowadzicie nieprawidłowy kod, może zostać to naliczone dodatkowe koszty lub, uwaga, jeżeli wprowadzicie też tak, że może być zaniżony lub zawyżony, bo może wyjść tak, że wyjdzie jakaś kwota całkiem w ogóle inna w odprawie celnej, czyli tutaj zapłacicie cło, na przykład teraz strzelam 2000, a powinno wyjść w ogóle znacznie mniej, więc tutaj będziecie pokrzywdzeni, jeżeli chodzi o tą kwestię. Ustal kraj pochodzenia. Już to tak samo alarmowałem wam wielokrotnie. Pamiętajcie o tym, żeby dobrze wpisywać kraj pochodzenia tego towaru, ponieważ jeżeli przerabiacie te słynne nasze skarpetki, o których wcześniej wspominałem, wprowadzajcie, jeżeli sprowadzacie je z Chin, gdzieś tam pozdrawiam serdecznie pana chyba Pawła, jak się nie mylę, czy tam Krzysia, który zaczął ekspansję na rynek w Wielkiej Brytanii ze skarpetkami. Pozdrawiam serdecznie po naszym webinarze. Więc naprawdę, jeżeli sprowadzacie te skarpetki z Chin i przerabiacie je tutaj w Polsce, to jest, nie musicie płacić cła. VAT trzeba zawsze zapłacić oczywiście, prędzej czy później. Jeżeli chodzi o cło, wtedy nie występuje cło, ponieważ te skarpetki zostają przerabiane na jakieś inne, kolorowe, bądź są jakieś naszywki i tak dalej, więc pamiętajcie o tym, że trzeba odpowiedni kraj pochodzenia podawać. Tak samo jak wyrzucałem wam case na temat tego, jak uratowaliśmy naszego partnera i naprawdę mega dużo pieniędzy z tego względu, że on wysyłał na Wielką Brytanię z innym przewoźnikiem, ale niestety płacił cło. I pomogliśmy mu w tym, że cło nie płaci. A to takim krótkim case'em, że sprowadzał towar z Chin. Ten towar został przerabiany w Polsce i wysyłał dalej do Wielkiej Brytanii, do klienta ostatecznego. On o tym nie wiedział, nikt mu nie powiedział o tym, że nie musi płacić cła. Przejęliśmy tego naszego partnera i oszczędziliśmy mu naprawdę mega dużo pieniędzy, ponieważ to był, jak się nie mylę, chyba obrazy. Nie będę tutaj podawał nazwy firmy, ponieważ nie mogę, ale tutaj było to przerabiane obrazy. Więc naprawdę jest to duży problem, jeżeli chodzi o partnerów, którzy nie mają dużych kompetencji. No dlatego w dniu dzisiejszym jesteśmy, jak i w wcześniejszych webinarach, jesteśmy tu po to, żeby wam pomóc. Ustal wartość produktu 135 funtów. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważnym elementem i żebyście pamiętali też o tym, że 135 funtów to jest kwota netto danego dnia do jednego klienta. I tutaj nie wchodzi w skład tak samo ubezpieczenie, czy wysyłka, czy VAT, cło. Nie wchodzi to w skład tego. Tutaj wchodzi sama czysta kwota 135 funtów. Dlatego będę cały czas
że tak powiem, alarmował do tego 135 funtów, z tego względu, że naprawdę mnóstwo błędów jest popełnianych przez partnerów i my w tym oczywiście później poprawiamy to, bo to, po to też tak samo jesteśmy, żeby nie wrzucać na przykład wysyłki. Mieliśmy partnerów, to też taki kolejny case, mieliśmy partnerów, którzy wrzucali wysyłkę w 135 funtów i mówi, kurde, panie Wojtku, przekraczamy te 135 funtów, musimy się rejestrować do Wielkiej Brytanii. Ja mówię, ale czemu wysyłkę wrzucacie? Aha, to nie trzeba? No nikt im nie powiedział. Okej. Okay. No i uratowaliśmy ich, znaczy uratowaliśmy, daliśmy im kolejne rozwiązanie, bo to nie jest nic złego, żeby się zarejestrować do VAT-u w Wielkiej Brytanii, ponieważ ta ekspansja też jest całkiem inna wtedy, ponieważ jeżeli posiadamy brytyjski VAT i brytyjskie EORI i jeżeli tutaj sprzedajemy na takiej podstawie, to jest też to bardzo dobre. Natomiast najłatwiejszym, który tak naprawdę najłatwiejszym etapem, gdzie nie trzeba się rejestrować do VAT-u w Wielkiej Brytanii, tylko wystarczy posiadać polskie EORI, to tutaj brnę do tego, że trzeba pilnować 135 funtów netto danego dnia do jednego klienta, czyli taki koszyk musimy pilnować. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, to jest bardzo ważne, żeby wysyłać tak naprawdę tą całą paczkę, czyli ten produkt do klienta ostatecznego, jakbyśmy chcieli wysłać do Niemiec czy do Francji. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. My wam pomożemy, więc tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o to. Dokumentacja eksportowa. Co dzisiaj opowiedziała nam Samanta? Naprawdę wszystko powiedziała od A do Z, więc myślę, że to było dla działów księgowych, jak i szefów, jak i dla was, czy dla osób, które rozpoczynają, czy dla osób, które już prowadzą to. Tak naprawdę to została mega duża wiedza przedstawiona. Pamiętajcie, że otrzymujecie dokument IE599, tak samo ten dokument jest dla was bardzo ważnym dokumentem, żebyście mogli później ten transport sprowadzić z powrotem, bo jeżeli nie mamy dokumentacji, to niestety no, będzie wam ciężko sprowadzić ten dany towar, ponieważ mamy dużo takich case'ów, zapytań. Ja tutaj wprowadzam tak samo, ja tutaj przedstawiam wam wszystko na podstawie jakichś case'ów, które mamy tak naprawdę. I to się dzieje tak naprawdę, czyli tutaj nie wymyślamy jakichś sobie różnych rzeczy, tylko to jest w rzeczywistym czasie. Jeżeli chodzi o na przykład dokumentację i ściągamy, dzwonił do nas ostatnio partner i przedstawił nam, panie Wojtku, chcemy ściągnąć towar z FBA. Mówię, dobra, świetnie, nie ma problemu, damy radę, ale nie mam dokumentacji. No ale jak nie mam dokumentacji, pan? No bo gdzieś tam zostało to wysłane przez jakiegoś operatora kurierskiego, nie będę mówił nazwy, no i nie mogą, to było już dawno wysłane i chcemy ściągnąć towar ze stoków i niestety całej dokumentacji nie posiadamy. A to był naprawdę duży partner, który chciał ściągnąć X palet, X produktów, no i niestety musiał towar zutylizować, wyrzucić, poniósł naprawdę kolosalne koszty z tego względu, że ten towar się nie sprzedawał, płacił za to i no niestety tego towaru nie mogliśmy ściągnąć, ponieważ nie miał dokumentacji wywozowej. No i co za tym idzie, musiał ten towar zutylizować, gdzie poniósł ogromne koszty. Jakby to było wykonane za naszym pośrednictwem, byśmy mieli całą dokumentację, nie byłoby żadnego problemu. Mamy adres wysyłkowy, jak i zwrotny w Wielkiej Brytanii, więc tak naprawdę ten proces byłby ułatwiony. Pamiętacie tak samo, że na całej dokumentacji eksportowej, jak i importowej musimy podać te wszystkie procesy, o których wcześniej wspomniałem, czyli ten numer EORI, określenie kodu taryfy celnej, kraj pochodzenia, wartość produktu, do kogo wysyłamy, czyli te wszystkie dane musicie podawać do tego wywozu, jak i tak samo do z powrotem, żebyśmy mogli to tak samo ściągnąć, bo jeżeli nie mamy całej informacji, co my ściągamy dany produkt, no to sorry, no ale jak mamy to ściągnąć, więc tutaj może być tak samo z tym problem. Słuchajcie, mam nadzieję, że zostało to wam wszystko dobrze przedstawione przez Samantę, podsumowane zostało to przeze mnie. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, że ostatnio nasz szef Paweł Zakielarz, gdzie serdecznie pozdrawiam, cześć Paweł, może nas oglądasz, jak nie to pewnie obejrzysz sobie to później, został showmanem, jeżeli chodzi o YouTube'a. Możecie wywiad Pawła na przygodach przedsiębiorców u Adriana
Różyckiego zobaczyć sami na YouTubie, jak i na Spotify'u, więc możecie odsłuchać lub obejrzeć na YouTubie ten wywiad, jak naprawdę łatwe miliony są do zarobienia i leży tam kasa do podniesienia. Naprawdę dużo partnerów rozpoczynających ekspansję na Wielką Brytanię, jak i z Wielkiej Brytanii na rynki zagraniczne, bo tutaj my się nie zamykamy, bo tutaj też jest ta ekspansja i widzimy, że to wychodzi teraz jak najbardziej coraz dalej, czyli partnerzy z Wielkiej Brytanii ruszają w inne rynki, czyli Niemcy, Francja, Austria, jesteśmy w stanie to jak najbardziej tak samo zrobić, więc tu my się nie zamykamy w tym, że tylko robimy Wielka Brytania, Polska, czy Polska, Wielka Brytania, jesteśmy również otwarci na rynki inne, czyli mamy Wielka Brytania, Niemcy, Wielka Brytania, Austria, jesteśmy jak w stanie to zrobić jak najbardziej. Więc tutaj ten punkt jest do zrobienia. Paweł w tym wywiadzie wspomniał tak samo i tak samo się pod to podpinam, że jesteśmy najlepsi, jeżeli chodzi o czas realizacji do Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę, jeżeli robimy paczkę, mamy u siebie w poniedziałek jest odprawa, w poniedziałek transport wyjeżdża, we wtorek jest w Wielkiej Brytanii, we wtorek, środa jest skan, zazwyczaj jest to we wtorek jest skan u przewoźnika, środa już może być paczka u klienta ostatecznego. Nie wiem, czy robi to ktoś szybciej, drogą lądową z odprawą celną oczywiście, bo jeżeli robimy to drogą lotniczą, no to oczywiście jest możliwe nawet i szybciej zrobić, natomiast jeżeli chodzi o drogą lądową na kołach z odprawą celną, myślę, że nie jest nikt w stanie zrobić tego lepiej. Jeżeli ktoś jest, to proszę dajcie informacje nam w komentarzach lub napiszcie do nas, śmiało możemy się założyć o to. Nie wiem o co dokładnie, ale na pewno możemy się założyć o to, że jeżeli ktoś zrobi to nas szybciej, zrobimy wam wysyłki do Wielkiej Brytanii gratis. Nie mówię, dogadamy się, jeżeli chodzi o ilości. Nie ma problemu. Tylko proszę dajcie nam case'a, kto zrobi to szybciej. Mam nadzieję, że zostało to wam już powiedziane wszystko, więc chciałbym oddać głos do studia dla Wojtka. Również zapraszam was do pytań, bo widzę, że tutaj są jakieś pytania, więc tutaj chciałbym oddać głos do studia. Wojtek, oddaję ci głos, teleturniej 1 z 10, o którym wspomniałeś wcześniej. Mam nadzieję, że nie wypadnę jako pierwszy, że razem wszyscy wygramy, więc oddaję ci głos. Okej, dzięki bardzo Wojtku. Tak, zaczynamy moją ulubioną część, czyli kto pytanie błądzi, wszystkie pytania sobie zbieramy. Szczerze powiedziawszy, Samanta chyba tak dobrze tutaj ten temat nam rozpykała w cudzysłowie, że tych pytań o dziwo jest najmniej w porównaniu do wcześniejszych webinarów, ale też widziałem, że przed chwilą tych pytań trochę nam zaczęło przybywać, więc bierzemy sobie na tapetę pierwsze pytanie i oczywiście kierujemy je do naszej damy, czyli do Samanty. Pytanie, które się powtórzyło, więc nie będę oczywiście je wyświetlał dwa razy. Pytanie było od Wojtka i od Magdaleny. Czy musi być faktura lub proforma dodana do paczki? Samanta, oddaję tobie głos. Witam cię, Magdo, serdecznie. Odpowiadając na twoje pytanie. Nie, faktura ani proforma nie muszą być załączone bezpośrednio do paczki. Oczywiście jest to mile widziane, jak najbardziej możesz to robić. Fakturę możesz włożyć bezpośrednio do paczki lub w tak zwanym tangurku, czyli tej przyldze, tej folii, włożyć ją i przykleić do paczki. Tak naprawdę ta faktura będzie nam potrzebna tylko i wyłącznie w momencie, kiedy doszłoby do kontroli przez organy celne. Wówczas, jeżeli faktura jest w paczce, przyspiesza nam to trochę proces kontroli, bo kontrolujący urzędnik wyciąga fakturę z paczki i po prostu sprawdza i weryfikuje poprawność tego, co jest na fakturze, z tym, co znajduje się fizycznie w paczce. Natomiast jeżeli tej faktury nie będzie, no to w tym momencie będziemy musieli zgłosić się do ciebie, ty będziesz musiała nam przesłać tą fakturę, oczywiście jej numer będzie musiał być zgodny z tym, co zostało zadeklarowane przez ciebie dokumentacji, czy w danych do przygotowania dokumentacji, no i na tej podstawie organy celne dokonają tej samej weryfikacji, więc mam nadzieję, że taka odpowiedź jest dla ciebie wystarczająca. Okej, dzięki, Samanta. Tak jak znajomi często mi mówią, że potrafię przewidywać przyszłość, tak też widzę, że tu pytań się
nam coraz więcej gromadzi. Także teraz mamy pytanie, uwaga, od Wojtka do Wojtka, także pojawił się wśród nas już trzeci Wojtek, więc jest bardzo ciekawie. Wojtku, pytanie do ciebie, zwroty z FBA, czy zrobię z wami? Cześć Wojtek, tak i nie. Ja już to wspomniałem, to może śmiesznie zabrzmieć, tak i nie, z tego względu, że jeżeli posiadasz całą dokumentację, o którą wcześniej wspomniałem, jest to możliwe, aczkolwiek jest to naprawdę mega duża praca, jeżeli chodzi o zrobienie. Mamy takie rozwiązanie jak najbardziej, wtedy Samata będzie musiała to mega kontrolować, więc widzę, jak już się uśmiecha. Jest to możliwe jak najbardziej, jej dział kontroli tego całego i odpraw celnych będzie musiał to przekontrolować jak najbardziej i całą dokumentację zebrać, ponieważ jeżeli posiadasz dokumentację wywozową, to jesteśmy w stanie to zrobić jak najbardziej. Więc odpowiadam, jeżeli posiadasz dokumentację, jesteśmy w stanie takie coś zrobić, aczkolwiek to będzie dłużej czasu trwało, ponieważ taką dokumentację i za podpięcie tego wszystkiego może wydłużyć się w czasie, ale tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli nie posiadasz dokumentacji, to przykro mi, niestety będzie to problem. Okej, dzięki Wojtku na odpowiedź, na pytanie zadane przez Wojtka, naszego imiennika. No i teraz mamy bardzo ciekawe pytanie, znów od Magdaleny i kieruję je do Samanty. Czy jednego dnia mogę wysłać do tego samego klienta dwie paczki, które łącznie przekraczają 135 funtów, ale solo nie? Czyli na przykład jedna 120 funtów, a druga 100 funtów. Jeżeli nie, to co muszę zrobić? Doładować konto prepaid, czy po prostu jedna paczka zostanie wysłana dziś, a druga jutro? Zadaję to pytanie do Samanty. Dziękuję Magda za kolejne pytanie. Tutaj sprawa jest taka, że generalnie decyzja należy do ciebie. Jeżeli zdecydujesz się, że chciałabyś nadać obie paczki, a ich sumaryczna wartość przekroczy 135 punktów, żeby wyjechały tego samego dnia w jednej odprawie, wówczas konieczne będzie zapłacenie VAT-u na granicy, no i wówczas musisz mieć zasilone konto prepaid, tak żebyśmy mogli w twoim imieniu opłacić ten VAT i ewentualne cło, jeżeli też występuje. Jeżeli zdecydujesz się, że nie chcesz rejestrować się do VAT-u albo nie chcesz go zwyczajnie zapłacić w tym wypadku, jak najbardziej możesz takie zamówienie wysłać w dwóch oddzielnych paczkach. Jedną paczkę nadać powiedzmy w poniedziałek, kolejną nadać we wtorek. Wówczas ten towar wyjedzie w dwóch oddzielnych odprawach i unikniesz konieczności opłacenia VAT-u i ewentualnego cła za ten towar. Okej, dzięki Samanta. Mam nadzieję, że tutaj dokładnie zostało to wyjaśnione. Mamy kolejne pytanie. Pytanie zadane przez Przemka, które pokieruję tutaj do Wojtka. Bardzo ciekawe pytanie. Co w przypadku wysyłki do UK towarów 18+? Nie ukrywam, tu sam powiem z doświadczenia, że z doświadczenia oczywiście zawodowego i tego, co przerabiamy, że tych towarów jest naprawdę sporo. Więc pytanie do Wojtka, czy wtedy etykieta jest inna, czy muszę dołączyć dodatkową dokumentację do paczki? Cześć Przemek, już ci odpowiadam. Mieliśmy fajnego case'a, jeżeli chodzi o towar 18+, więc jestem na bieżąco, więc tutaj myślę, że Wojtek też wie, o co chodzi. Tak, jest etykieta inna, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Czy dokumentację musisz dołączyć? Nie, z tego względu, że etykieta musi być elektronicznie, inaczej. Jeżeli wysyłasz do Wielkiej Brytanii, dokumentacja może być elektroniczna lub w formie papierowej. Jeżeli będzie kontrola, no to musimy mieć to w formie papierowej, więc wtedy dopiero tylko wyłącznie dokumentacja musi być dołączona do paczki. Natomiast jeżeli chodzi o etykietę, tak, jest to inna etykieta, jest to etykieta 18+, weryfikacji tożsamości danego odbiorcy, ponieważ no, w zależności co to jest, no ale umówmy się, że to mogą być, nie wiem, jakieś, nie wiem, noże, widelce i inne rzeczy, więc młodzi ludzie nie mogą takich rzeczy zakupić, więc tutaj taka weryfikacja jakości, weryfikacja tożsamości 18+, jest jak najbardziej kontrolowana poprzez wygenerowanie innej etykiety.
Mam nadzieję, że Ci odpowiedziałem na to. Dzięki. To ja tu tylko dopowiem, żeby też nie było, że tutaj wszystko robimy pięknie, ładnie, ale z racji tego, że przerabiamy cały czas bardzo dużo przypadków z UK, ja byłem akurat w tym temacie 18+ włączony, ponieważ jeden z naszych partnerów wysyłał właśnie te noże, o których wspominał tutaj Wojtek Bijan, i dostaliśmy takie w cudzysłowie, powiedzmy, nasz partner dostał takie upomnienie, że ta etykieta powinna być inna. I rzeczywiście tam parę miesięcy dobrych temu, jeśli dobrze pamiętam, jeżeli Wojtek mnie tutaj poprawi, zmieniliśmy ten proces i teraz jesteśmy w stanie takie towary jak najbardziej wysyłać i jest to robione w sposób prawidłowo. Także my też się uczymy, a z racji tego, że tych wysyłek do UK sporo przerabiamy, to też możemy później właśnie na takie pytania odpowiadać. To tyle ode mnie, bo czeka już kolejne pytanie w kolejce, które będę kierował do Samanty. Planuję sprzedaż produktu na eBay i Amazon UK. Kraj pochodzenia Chiny, wartość, z jaką wystawiam go na platformie, jaka wartość netto. Klient, przeglądając oferty na marketplace, widzi wtedy cenę końcową zawierającą cło i VAT, czy dopiero na etapie checkout. Marketplace nalicza cło i VAT i obciąża tym kupującego na etapie płatności. W przypadku następnie zwrotu kosztu produktu, cła i VAT jest zwracany przez marketplace do klienta. Pytanie jest bardzo długie, więc pewnie Samanta będzie odpowiadała na nie w fragmentach, żeby tu wszystko zostało dobrze rozpykane. I bang, tu mamy taki głos, że chce się włączyć Wojtek, więc teraz robimy taką szybką zamiankę i najpierw wpuszczamy Wojtka na mikrofon, a później Samantę. Cześć Marcin. Fajne pytanie tak naprawdę. Jeżeli chodzi o takiego case'a, tak naprawdę musimy go rozłożyć na kilka etapów. To nie jest łatwe od razu, więc jeżeli chodzi o odpowiedź, jesteśmy w stanie to odpowiedzieć Ci teraz w tym momencie, ale to się łączy z kilkoma etapami. Tak i nie. Planuję sprzedaż produktów do eBay, Amazon, kraj pochodzenia, wartość jest wstawiona na grupę platformy, wartość netto. Inaczej, jeżeli teraz pytanie jest taka, czy produkt sprowadzony z Chin, jest on przerabiany, czy on nie jest przerabiany? Czy on jest sprowadzany bezpośrednio do Polski i od razu wysyłany do, bez żadnej przeróbki, jest wysyłany od razu do Wielkiej Brytanii? Czy jest ściągany z Chin, jest przerabiany i dopiero jest wysyłamy? To jest pytanie pierwsze, jeżeli chodzi o to. Klient, przeglądając ofertę market, widzi cenę końcową zawierającą cło i VAT, czy dopiero na etapie checkoutu. Teraz tak, to jest twoja, teraz odchodząc do tego drugiego jakby pytania w tym danym kontekście, jeżeli chodzi o ciebie, to jest tylko zależne od ciebie, co ty podasz, jaką ty podasz cenę tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o cło, tak jak wcześniej zostało to wspomniane, jeżeli produkt jest pochodzenia z Unii Europejskiej, to cło nie występuje, więc tu cła nie musisz wliczać jakby w dany produkt. Jeżeli cło występuje, no to musisz obliczyć sobie do danego przedmiotu, jakie cło będzie występowało. Więc tutaj musisz sam sobie to obliczyć, czyli dany produkt. Strzelam teraz o tej wędce, na przykład porozmawiamy. Jeżeli mamy tu wędkę i wrzucimy w wędkę, doliczymy to cło, czyli przykładowo teraz mówię, wędka kosztuje 30 funtów, dokładamy te cło, będzie kosztować 35 funtów. Więc tak naprawdę mamy już doliczone 35 funtów, czyli razem mamy 35 funtów. Później musisz wliczyć VAT. No i teraz pytanie takie, czy to będzie sprzedawane na marketplace, czy poza marketplace? Jeżeli na marketplace i nie przekracza 135 funtów, no to wtedy marketplace na własnej deklaracji VAT-owskiej odprowadza VAT i oni są VAT-owcem, czyli ty nie musisz się rejestrować i wtedy VAT-u nie ma. Wtedy, jeżeli chodzi o ten proces. W przypadku następnych zwrotów koszt produktu cła i VAT-u jest zwracany przez marketplace do klienta. Jeżeli chodzi, teraz tak, w zależności od tego, czy VAT zostanie zapłacony. Jeżeli zostanie zapłacony, to będzie to oddawane, bo tu marketplace jest VAT-owcem, więc tutaj będzie się klient rozliczał z klient i marketplace będzie się rozliczał, jeżeli chodzi o VAT. Ty nie masz w ogóle do tego tak naprawdę żadnego jakby podejścia, z tego względu, że marketplace na własnej deklaracji VAT-owskiej odprowadza VAT, więc to oni będą o to tak naprawdę sobie walczyli, oni wystawiają tak naprawdę drugą tą fakturę, którą później otrzyma to klient i oni sobie to tam później rozliczają. Mam nadzieję, że zostało to wytłumaczone, aczkolwiek to jest mega długie pytanie, które się składa tak naprawdę z trzech różnych innych segmentów, nawet i więcej segmentów się składa, więc jeżeli masz jakiekolwiek pytania,
zapraszam Cię do więcej pytań, zapraszam Cię do nas na przykład na zapytanie na Salesa albo bezpośrednio do mnie, gdzie później zostanie wrzucony mail do mnie i kontakt do mnie, możemy się spotkać na jakiegoś kola i porozmawiać na ten temat jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. Więc mam nadzieję, że zostało to odpowiedziane prawidłowo. Jeżeli będziesz miał jakieś dopytania do tego, śmiało wal do nas. Wojtek, oddaję głos. Ja się już uśmiechałem, bo pewnie jakby te pytanie było pomnożone razy trzy, to Wojtek by opowiadał, takie ma dobre flow, to nie moglibyśmy sobie iść na kawę, on by dalej opowiadał. Ja tylko dopowiem tylko jedną taką rzecz tutaj. Warto w przypadku tego określania wartości produktu cofnąć się do naszego wcześniejszego webinaru, gdzie to było bardzo też fajnie przedstawione, a ja powiem Wam z punktu widzenia takiego marketingowego, będę miał dla Was niespodziankę już w przyszłym tygodniu, bo będziemy mieć dla Was taką ściągawkę właśnie, co jeżeli sprzedaż przez marketplace, co jeżeli sprzedaż przez www, poniżej, powyżej 135 funtów, żeby zawsze tą ściągawkę mieć pod ręką i sobie po prostu móc z niej skorzystać. Czy Samanta chce nam tutaj coś dopowiedzieć, bo chyba Wojtek nam rozpykał to pytanie, więc Wojtku, na chwilę obecną, kolejne pytanie będzie już skierowane właśnie do Samanty. Ja sobie tylko już patrzę. Mamy pytanie od Marcina. Adres do zwrotów w UK. Czy można ustalić z Wami czas, co jaki byłby robione zwroty do PL? Ciekawe pytanie, oddaję do Samanty. Cześć Marcin. Odpowiadając na Twoje pytanie, adres do zwrotu jak najbardziej posiadamy. Jeżeli chodzi o częstotliwość sprowadzenia tych zwrotów z Wielkiej Brytanii, ze względu na to, że tak jak już wcześniej powiedziałam, nie jest to takie zwykłe sprowadzanie zwrotów jak z innych krajów należących do wspólnoty. Tutaj te zwroty podlegają odprawie, więc czas może być nieco wydłużony, ale myślę, że jak najbardziej po indywidualnym kontakcie jesteśmy w stanie dogadać się, jeżeli chodzi o taką częstotliwość sprowadzania tych zwrotów. Oczywiście nie możemy tego robić w cyklu zwrotów codziennych na przykład, że codziennie są Twoje zwroty przywożone z Wielkiej Brytanii. No nie jest to na ten moment możliwe. Mam nadzieję, że kiedyś będzie i że będziemy w stanie zaoferować taką usługę. Na ten moment jest to robione cyklicznie, ale sądzę, że jak najbardziej jesteśmy gdzieś tam w stanie znaleźć złoty środek i dopasować to nasze ściąganie zwrotów do tej częstotliwości, na jakiej Tobie zależy. I jeszcze raz dziękuję za pytanie. Ja bym chciał jeszcze tutaj dodać coś, Samanta. Marcin, też jest to mega ważne, ile tych zwrotów masz, no bo jeżeli to będzie jedna paczka na tydzień, no to musimy tak naprawdę znaleźć rozwiązanie inne. Jeżeli będziesz miał dla nas 3 palety dziennie, 4 palety dziennie, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie. Jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie od tego, ile będzie transportu. Słuchaj, my znajdujemy zawsze rozwiązanie pod każdego naszego partnera, więc tak naprawdę, jak Wojtek wspomniał wcześniej, jestem magikiem, więc jeżeli trzeba będzie nawet przetransportować z Wielkiej Brytanii do Niemiec, nie ma żadnego problemu, zrobimy to. Więc tak naprawdę daj nam znać, ile tego jest, odezwij się do nas, bo widzę, że Marcin, włączyłeś się w fajną rozmowę, więc tak naprawdę możemy nawiązać jakąś współpracę. Dzięki. Dobra, dzięki. Ja się uśmiecham, bo to już właśnie widzę naszego z jednej strony magika, z drugiej strony kobietę, która to wszystko spina, ale tak jak widzicie, znajdujemy na to rozwiązania. Dzięki Marcin raz jeszcze za pytanie. I znów prawdopodobnie od Marcina. Magazyn UK i sprzedaż wyłącznie poprzez marketplace, ale kraj pochodzenia Chiny. Czy wtedy, jeśli zastosuję model DDP, czy na klienta przerzucam cło i VAT, to wtedy muszę posiadać VAT UK? I to pytanie skierujemy teraz do Samanty, więc Samanto, oddaję Ci głos. Dzięki bardzo. Jeżeli chodzi o te kwestie, to tutaj kluczowe będzie to, czy ten Twój towar, który sprzedajesz, przekracza wartość 135 funtów. Jeżeli nie, jeżeli jest to towar poniżej 135 funtów lub jego wartość jest równa 35 funtom, to to, że pochodzi z Chin, tak jakby nie będzie miało tutaj w
przypadku dla Ciebie znaczenia. Jeżeli będziesz wysyłał w modelu DVP, to tutaj zobligowany do opłaty VAT-u za ten towar będzie marketplace i Twój klient, tak jakby, no samo to, że zastosujesz model DVP, wyklucza to, że to zostanie przerzucone na Twojego klienta, na finalnego odbiorcę. I tutaj tak jakby nie musisz rejestrować się VAT-u w Wielkiej Brytanii. No sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeżeli ten Twój towar będzie przekraczał 135 funtów, wówczas stosując model DVP przyjmujesz na siebie całą odpowiedzialność za opłacenie tych wszystkich opłat celno-podatkowych i wówczas, jeżeli krajem pochodzenia są Chiny, to właśnie Ty będziesz musiał opłacić cło za ten towar oraz rozliczyć się z VAT-u za ten towar w Wielkiej Brytanii, co jest jednoznaczne z tym, że no, będziesz musiał się zarejestrować do tego VAT-u w Wielkiej Brytanii. No, mam nadzieję, że ta odpowiedź będzie Cię satysfakcjonować. Okej, okay, dzięki Samanta. Mamy dwa ostatnie pytania i teraz pytanie, które zadał Piotr. Czyli co w przypadku, gdy nie otrzymaliście jeszcze komunikatu IE59 do naszej paczki, a klient już zwraca produkt i trwa już zwrotna odprawa importowa? Pytanie kieruję do Wojtka. Cześć Piotrek. Powiem tak, musimy tak naprawdę zaczekać na dokumentację IE599. Zwrotną paczkę możesz tak naprawdę zrobić, czyli zwrotną paczkę możesz zrobić do naszego magazynu, więc tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, czyli klient odebrał sobie przygodowo jakieś buty, nie pasowały mu te buty, były za duże lub kolor mu się nie podobał, dajesz mu etykietę zwrotną lub on na własny koszt wysyła, czyli etykietę wirtualną lub on na własny koszt wysyła do naszego magazynu zwrotnego. Otrzymujemy to w naszym magazynie i czekamy tak naprawdę na dokument IE599, no bo tutaj my nie jesteśmy, znaczy na potwierdzenie tego dokumentu IE599, bo my nie, sami nie wystawiamy takiego dokumentu, jakby potwierdzenia tego IE599, bo musimy to później wpiąć przez urząd celny, żeby później zrobić odprawę w drugą stronę, więc jeżeli nie posiadamy tego dokumentu wpiętego do paczki, no to wtedy musimy zaczekać. Jeżeli chodzi o zwrot, jak najbardziej jesteś w stanie to zrobić do naszego magazynu w każdym dniu. Czyli dostaję poniedziałek, może sobie w poniedziałek wrócić do naszego magazynu, jeżeli nie wiem, te buty będą nie pasować na przykład, nie, czy tam kolor mu się nie będzie podobał. Mam nadzieję, że Piotrek odpowiedziałem na zadane pytanie, więc jeżeli coś będziesz chciał dopytać, zadzwoń, napisz, doradzimy. Ja się pozwolę włączyć do odpowiedzi na to pytanie. Jak najbardziej komunikat jest potrzebny i z reguły nie zdarzają się sytuacje, w których już paczka ma do nas wrócić, zanim otrzymamy ten komunikat, ale na to też ma rozwiązanie. Wiadomo, najlepiej, jeżeli posiadamy od razu ten komunikat, jest on dostępny w systemie, mamy podczas przygotowywania dokumentacji pełen komplet wszystkich, ale jest możliwość ściągnięcia takiego zwrotu, nawet jeżeli nie posiadamy komunikatu IE99. Nie wprowadzałam Wam tutaj podczas mojego wystąpienia takiego pojęcia jak SAD wywozowy. Tutaj też nie będę się nad tym rozdrabniać, ale SAD wywozowy, a zwłaszcza jego numer MRN jest tożsamy z numerem MRN widoczny na IE599, co oznacza dla mnie tyle, że jako potwierdzenie wywozu mogę podać do odprawy numer SAD-u wywozowego, na którym wyjechał Twój towar i ściągnąć go jeszcze fizycznie, nie posiadając wersji IE599. Dobra, to dzięki za tą łączoną odpowiedź od Samanty i od Wojtka. Pytania nam się jeszcze mnożą. Mamy teraz od Marcina kolejne pytanie. Od 1 stycznia 2025 roku europejskie oznakowanie CE nie będzie już akceptowane na większości nowych produktów wprowadzonych na rynek w Wielkiej Brytanii i wymagane będzie oznakowanie UK CA, nie wiem szczerze powiedziawszy jak to się wymawia, UKCA niech będzie, produkt pochodzenia Chiny. Czy macie wiedzę jak obecnie wygląda uzyskanie oznakowania UKCA? Pytanie skieruję do Wojtka. Zobaczymy, czy będzie w stanie na nie odpowiedzieć.
Wydaje mi się, że to nie jest pytanie do nas. Nie mamy zielonego pojęcia. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Chyba jak coś zadzwoń, może jakoś inaczej sprecyzujemy to pytanie. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. Jeżeli chodzi o 1 stycznia 2025, mega daleko wychodzimy do przodu, więc Piotrek, Marcin, daj znać, zadzwoń do nas, skontaktujmy się, porozmawiajmy o tym. Sprecyzujmy to całą, ten cały skrót, może ja coś, czegoś nie wiem i się może więcej nauczę. Cały czas się, całe życie się tak naprawdę uczymy, więc zapraszam do kontaktu w takim razie. Chyba że Samanta będzie chciała coś dodać, aczkolwiek ja w tym momencie przyznaję się, bez bicia, nic na ten temat nie wiem. Ja tutaj niestety muszę się zgodzić z Wojtkiem i również nie jest to temat, w którym jestem biegła. Oczywiście, tak jak Wojtek powiedział, jeżeli z nami się skontaktuje, jeżeli budujecie ten temat, to we współpracy z agencją, tutaj z Wojtkiem, postaramy się ustalić i przekazać Ci jakieś informacje albo ewentualnie kontakt do kogoś, kto specjalizuje się w tej tematyce i będzie Ci w stanie udzielić takich rzetelnych i profesjonalnych informacji w tym temacie. Dzięki wielkie. Marcin, to ja tylko dopowiem, że zagiąłeś nas tym pytaniem, więc szanuję naprawdę wiedzę, jeżeli to nie jest pytanie jakieś tam wyciągnięte, tylko żeby nas sprawdzić. Także ja sobie też je zapisuję, bo to jest ciekawy, ciekawy wątek, na który na chwilę obecną nie mamy odpowiedzi. Tu jest pytanie, które zadał Przemek, pokazuje się błędnie Global 24, ponieważ Przemek tam nie użył tego znaku zapytania. Natomiast Przemek zadał pytanie, czy można za waszym pośrednictwem wysłać towar o wartości 2000 funtów w kraj pochodzenia Polska, tak aby otrzymać dokument odprawy. Wojtek, oddaję ci teraz głos. Pewnie, dlaczego nie? Zawsze możemy wysłać. Jeżeli chodzi o Przemek, jeżeli chodzi o taką wartość, dlaczego nie? Tylko że no tutaj będziesz musiał zrobić sobie ubezpieczenie dodatkowe, jeżeli chodzi o 2000. Co to jest za przedmiot, jeżeli chodzi o taką drogą rzecz? Mamy rozumieć, że to jest jedna rzecz, bo to jest tak samo istotne, czy to jest jedna rzecz, czy to jest, nie wiem, na cała paleta o wartości takiej i na palecie znajduje się, nie wiem, 30, 100, 200 produktów i to jest pytanie, czy to jest jedna rzecz, czy to jest x produktów, bo to tak naprawdę jest też istotne. Jesteśmy jak najbardziej w stanie takie coś wypisać, możemy zrobić indywidualną odprawę celną, więc możesz mieć indywidualny tak naprawdę wywóz w zależności od tego, jaką masz potrzebę. Podsumowując, jak najbardziej tak, w zależności od tego, co to jest za przedmiot, jak duży, czy to jest jeden, czy to jest kilka, więc jak najbardziej tak. Okej, okay, dzięki Wojtku. Tu też Piotr napisał na czacie, że jest nas w stanie podszkolić właśnie w tym temacie UKCA, więc dzięki, bo też jak widać rodzą się tutaj nowe relacje i być może nowe biznesy. I uwaga, tym pytaniem zakończyliśmy tryb Q&A, chyba że tu jeszcze nagle ktoś błyskawicznie wystrzeli z jakimś pytaniem. Natomiast tego nie widzę, także ja dzięki naszym ekspertom, czyli Samancie i Wojtkowi za część merytoryczną, część później odpowiedzi. A co jeszcze na dosłownie dwie ostatnie minuty, to wracając się do początku, zapraszamy do tego, żeby sobie zobaczyć warsztaty, jeżeli nie byliście. Zapraszamy też na za tydzień, gdzie w części czwartej, czyli wieńczącej nasz cały, będziemy gościć Krzyśka Sępa, który opowie o marketplace'ach w UK i tutaj też Wam wrzucam od razu link na czacie do zapisów. Tutaj taka wstępna agenda też przygotowana przez Krzysztofa, czyli jak wygląda rynek e-commerce UK, jakie są marketplace'y tam, porównanie to, co wspominałem, czyli sklep versus marketplace, omówienie Amazona, eBay'a i OnBuy'a, jak się przygotować do startu na platformach, jakie mogą mieć wymogi. My Wam dziękujemy serdecznie za dzień dzisiejszy. Zaraz ładnie tutaj do Was machamy, tak jak wspominałem, jak w familie. Raz jeszcze dziękujemy, życzymy Wam dobrego dnia i do usłyszenia już za tydzień i machamy do Was. Cześć!